Anna Gil, Polska 2050. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Jak się pani podobało wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska? <tuszy> 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 Słuchałam z uwagą, ale. Pani to, może powiedzieć, było świetne. To, to nie było. Yy, chciałabym, żeby w tym wystąpieniu było coś o programie Platformy, coś o przyszłości, natomiast to jest jakby cały czas rekonstrukcja tej starej polityki yy, i to ustanawianie takiego podziału manichejskiego na dobro i zło, które Donald Tusk yy, po swoim przyjeździe ustanowił. A może trzeba nazwać rzeczy po imieniu? Tylko co jest trochę, trochę a co złe w końcu. Innymi słowami, innymi spinami opowiedziane. I yy, może to dobrze, no bo Donald Tusk teraz ma, jak rozumiem, wyznaczył sobie zadanie zmobilizowania tego mhm. elektoratu, Platformy trochę też e, takiej mobilizacji we własnych szeregach i e, postawienia do gotowości bojowej swojego ugrupowania. I to się oczywiście bardzo przyda na opozycji, dlatego że Platforma sobie dość. E, różnie radziła w, w ostatnich czasach. Delikatna Pani jest bardzo. Y, staram się. Mhm. Y, natomiast y, wydaje mi się, że tutaj y, y, no, powinny być już jakieś konkretne y, deklaracje programowe. A tego no, Ale było trochę wypowiedza... o klimacie, było o młodych, było o przyszłości. No wiadomo, że takie wiecowe wystąpienia też nie są programowe. To nie jest miejsce do przedstawiania programu. Ja rozumiem. Natomiast y, ile można, tak? Mhm. To znaczy, ja mam wrażenie, że my w polskiej polityce weszliśmy w taki etap jakby powrotu do przeszłości, czyli takiej grupy rekonstrukcyjnej z 2005 roku. Ale nie uważa roku. Pani, że to, że to wezwanie Jarosława Kaczyńskiego na ubitą ziemię ma swój sens, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście wreszcie z tej Nowogrodzkiej powinien się wyłonić i pokazać ludziom, o co tak naprawdę chodzi. No bo on nie odpowiada na pytania dziennikarzy. Mówi tylko to, co chce powiedzieć, nawet przy spotkaniach ze swoimi wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. No może rzeczywiście jest tak? Pani nie obejrzałaby debaty Tusk-Kaczyński. Tak, Jarosław Kaczyński wyraźnie chowa się, hmm. tak? I to widać, że... On jakby musi mieć tę bezpieczną przestrzeń dopiero w Sejmie, w momencie, kiedy czuje się pewnie wychodzi, czasami mówi parę słów. I tutaj wydaje mi się, że to był dobry ruch ze strony Donalda Tuska. Natomiast ja by o wiele chętniej pani redaktor obejrzałabym debatę liderów opozycji mhm. nad tym, jak ma wyglądać Polska po pisie o przyszłym programie. No Polska 2050 ciągle te programy proponuje, na rozdział Kościoła od państwa na no, ale widzi klimatyczne. Pani, 6 punktów procentowych. Zresztą, Szymon Hołania w zeszłym tygodniu mówił mi, że się tego spodziewał, więc nie jest. Tak, nie, nie jest pytania. to jakieś wielkie zaskoczenie, dlatego że my zawsze mówiliśmy, że bardzo się cieszymy z tego, że mamy zaufanie w sondażach, i to zaufanie cały czas ym, w widocznym stopniu jest. Natomiast powrót tuska jakby spowodował to ściągnięcie tego mhm. twardego elektoratu platformy z powrotem do niej. I zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli pracować jeszcze ciężej. Cieszymy mhm. się z tej konkurencji, i yy, na pewno damy. To przy okazji, czy pomoże Państwu w odbudowywaniu tych sondaży sytuacja, w której kolejni radni Polski 2050 głosują za uchwałami anty LGBT? Czy to jest ta, skandaliczna sytuacja? Ta sprawa, znaczy może inaczej. To nie, to nie jest tak, pani redaktor, że nasi radni głosują za tymi uchwałami, bo to się zdarzyć nie może i takiego miejsca. To nigdy miejsca nie miało. Jak to Były nie przypadki. Miało. Nie, nie miało. To nie byli radni Polski 2050. To były osoby, które dołączyły. To byli radni, którzy dołączyli do Polski no 2050. ale są w Polsce 2050. Dokładnie. Już no po tych głosowaniach i yy, yy, każdy przypadek rozpatrujemy tutaj indywidualnie, mhm. ponieważ uważamy, że każda osoba ma prawo do yy, popełniania błędu i jeżeli taka osoba uważa, no profesor, że... Ale to nie jest błąd. błąd. To jest kwestia już pewnego yy, życiowego podejścia do ludzi. No, jeżeli się głosuje za taką chwałą, to nie jest popełnienie błędu. To jest e, sytuacja, która no, wynika z takich, a nie innych poglądów. I zresztą pan Wojciech Kuska, o, bo tak się pan nazywa, pan mówi, Wojciech... absolutnie nie żałuje tej decyzji, ona była świadoma. Dlatego nie jest już w szeregach Polski 2050. Mm -hmm. My bardzo jasno wyznaczamy granicę. To znaczy nie ma u nas miejsca na homofobię, nie ma w Polsce 2050 miejsca na dyskryminację, nie ma miejsca dla ludzi, które, którzy nie podzielają naszych wartości, y, że po prostu jesteśmy otwarci na y, wszystkich Łącznie, um, znaczy nie, nie dzielimy ludzi pod względem nie wiem, płci, e, niepełnosprawności wieku, wyznania, orientacji seksualnej. To jest po prostu, no, to, to nie są standardy, które my wyznajemy w Polsce 2050. I teraz chcę powiedzieć tutaj jasno. E, jeden z radnych, który jakby, jakby prześli, my prowadzimy bardzo dokładną weryfikację, żeby mhm. nie było, to są, to potrójne sito e, co najmniej, e, osoba jedna, Dodam, na 25 tysięcy wolontariuszy, których mamy, która przez te sita się prześlizgnęła, wydaje mi się, jakby nie daje świadectwa o całości. A taką osobę, która tak jak pan radny Kuska, em, no, w, nie chce w żaden sposób odpowiadać, za, znaczy pozostaje przy tych swoich poglądach i okazało się, że on te poglądy niestety cały czas ma. Po prostu usunęliśmy z szeregów partii. Okay, czyli po prostu nie ma miejsca na homofobię w szeregach Absolutnie Polski nie 2050. Nie. Absolutnie jest krótka, krótka sytuacja. Wszystkim jasno. Dobrze. To teraz idziemy dalej. Pani poseł, wiedziała Pani, kiedy się ewakuować z tej lewicy? Pani redaktor, ja życzę lewicy dobrze, bo lewica jest w Polsce potrzebna. Ale pani to, co się to... działo w sobotę. No przecież. No, jakiś komediodramat naprawdę. Mm -hmm. To też jest grupa rekonstrukcyjna, tylko że to jest taka grupa rekonstrukcyjna lewicy, e, która odgrywa tę historię, e, kiedy jeszcze lewica nie była demokratyczna, kiedy partia przewodziła, a rząd rządził. No bo zachowanie, przepraszam bardzo, marszałka tego, którego ja osobiście bardzo szanuję. I naprawdę wolałabym, żeby to tak nie wyglądało, że się wyrzuca e, ludzi z zarządu, dlatego, że oni oni mogliby zagłosować inaczej i zdjąć go z funkcji. No, istnieją jakieś standardy i reguły demokratyczne. No, Leszek Mile przed chwilą mówił, że po prostu zapatrzył się swojego idola Jarosława Kaczyńskiego i zaczyna działać tak jak on. A nawet można powiedzieć, że uczeń przewyższył mistrza, bo Kaczyński przynajmniej usuwa po jakichś głosowaniach, a nie przed. No to, ta, to jest byt, być może taka nośna paralela, ale z drugiej strony, jakby patrząc na to, kto stoi po drugiej stronie, tak, na czele tych buntowników WSLD, czyli patrząc na Tomasza Trele, to, to też nie wróży dobrze na przyszłość, niestety. To znaczy tam takie wewnętrzne spory nie powodują na przykład, że my, jako Polska 2050, mamy tam z kim e, rozmawiać, bo de facto nie wiemy do kogo się zwrócić. Przecież lewica ma tyle wspaniałych osób, tyle wspaniałych kobiet jest na lewicy. Gabriela Morawska-Stanecka. Stan, która została potraktowana przez marszałka Czerzastego w taki a nie Dokładnie. Inny sposób. Karolina Pawliczak, e, w, e, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, pani profesor, która e, wyszła z czwórką radnych e, w Łodzi z klubu lewicy, bo już nie mogła niestety Posłem Tomaszem Trellą wytrzymać. To znaczy, no to, to co się tam dzieje, woła... Ale co z tą trellą nie. jest nie tak? Bo pani tak krąży wokół tego tematu, ale właściwie nie do końca. W, to, co i można i zarzucić włodzić mężowi czaszastem, że wiemy, a Trelli? To, to, się, to się dowiemy, ale wolałabym, żeby tutaj te. To znaczy, żeby brały, brane były pod uwagę również kobiety, które na lewicy są wspaniałe. I wydaje mi się, że jeszcze go wybierać. Że tutaj lewica powinna naprawdę nie ograniczać się do tych takich testosteronowych wojen, tylko trochę jakby sięgnąć do swoich prawdziwych, wspaniałych zasobów, czyli spojrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość i nie szarpać się, tylko iść do przodu. Pani poseł, a nie ma pani wrażenia, że Włodzimierz Czarzasy rzeczywiście gra na PiS? Nie mam takiego wrażenia, pani redaktor. Asiadanie znaczy, z y, premierem był do negocjacji. To był błąd lewicy, oczywiście, mm -hmm. y, o którym. Y, Mówię teraz, że się y, będzie popierało, pewno, być może niektóre elementy polskie na pewno ładu. mówi się o tym i y, o tym mówią komentatorzy, że y, y, Donald Tusk nie ufa y, lewicy w ogóle, tak? Po tym co się stało. To, był, y, y, to było wydarzenie, jak się okazało bardzo przełomowe. To znaczy to nie, nie wzmocniło lewicy, tylko ją we podzieliło i osłabiło. No i Może, spadły sondaże, bo wyborcy też tego nie zrozumieli znowu, Wyborcy można nie są jednorodni. Tam są trzy elektoraty, tak? Jest no ten tak, ten, ale jednak w sondażach spadło. Dokładnie. Mieli się wzmocnić, a spadło. Dokładnie, mm. więc y, to nie był na pewno dobry ruch. Polska 2050, chociaż my głosowaliśmy e, za e, b, funduszem e, odbudowy, e, to my powiedzieliśmy jasno. Uważamy, że to są pieniądze dla Polski. Przyjmujemy to bez żadnych warunków. Będzie Będziemy oczywiście negocjować zasady, ustawę wdrożeniową, jeżeli taka będzie procedowana, natomiast nie siadamy z rządem do jakichś mm -hmm. potajemnych gabinetowych rozgrywek. I tutaj to na pewno był ogromny błąd lewicy, za który teraz lewica niestety płaci. No dobrze, ale na przykład Leszek Miller mówi o tym, że absolutnie Czarzasty gra na to, żeby kiedyś wejść w koalicję z PiS, bo marzy o poważnym państwowym stanowisku. I że zrobi wszystko, żeby do tego dążyć, bo gdyby zależało mu na usunięciu PiSu od władzy, to działałby razem e, i solidarnie ze wszystkimi pozostałymi partiami opozycyjnymi. To czy mi się wydaje, że wicemarszałek Sejmu to już jest bardzo poważne państwowe stanowisko. Podobno niewystarczający dla tego. E, nie snułabym tutaj tego typu czarnych scenariuszy. E, mhm. Raczej życzyłabym lewicy, żeby wygrzebała się z tego kryzysu jak najszybciej, dlatego, że tak jak mówię, do zwycięstwa nad PiSem ona jest Polsce konieczna. Tak jak konieczna jest Polska 2050, która jest ofertą dla tych wszystkich, którzy są Znużeni, znudzeni polityką i nie, nie przekonani do tego, żeby głosować. My naprawdę takie osoby umiemy zmobilizować i zachęcić. Tak samo jak potrzebna jest również platforma, która zbiera swój żelazny elektorat. No bez połączenia sił tutaj, takiego prawdziwego połączenia sił, że każdy jakby w swoim kawałku robi swoją robotę. Pani redaktor, my z pisem po prostu nie wygramy. Mhm. Pani poseł, czy sądzi Pani, że Prawo i Sprawiedliwość na tym posiedzeniu Sejmu, który jutro się zaczyna, dokona ostatecznego zamachu na wolne media w Polsce? yeah <sighs> Ustawa Lex TV, TVN podobno ma wejść pod obrady. Tego jeszcze nie wiemy, no bo jedno, jedno mówią dziennikarze, sejmowi, co innego mówią. Z znaczy, tego co ja sprawdziłam, to scenu. jest już w porządku obrad, ma być w porządku obrad ustawa nowelizująca kwestie inaczej. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale to jest projekt rządowy. Tak. Nie ten projekt Marka Suskiego, no są, o który wszystko jest, się rozbija. Dwie zupełnie różne sprawy. Dwie zupełnie różne. Jest w... jeszcze taki projekt, w tak. ogóle, który mówi o przerywaniu e, programów dla dzieci i meczy reklamami. I to jest niegroźna, znaczy to jest groźna ustawa w, w zupełnie innym merytorycznym bardzo zakresie. Natomiast e, kiedykolwiek ten lek Stefan nie wejdzie, my będziemy na pewno przeciw. Deklarowaliśmy to. No, uważamy, że to jest e, e, ja uważam, pani redaktor, że to jest miara tego, jak Jarosław Kaczyński boi się Donalda Tuska, bo ta ustawa e, zbiegła się e, z dwoma wydarzeniami. Po mhm. pierwsze z powrotem Tuska. I to jest naturalne, że Jarosław Kaczyński zrobi wszystko, żeby odebrać mu głos, dlatego że e, jego celem nie jest to, żeby Polska była lepszym krajem, nie jest to, żeby Polska była e, w Europie, nie jest e, dobrostan Polaków, tylko jest zwalczenie Donalda Tuska. Tak? I to jest ewidentnie wymierzone w Donalda Tuska. A druga, mniej oczywista rzecz to jest za, zakup tych nieszczęsnych Abramsów. Tak? To zakup, e, jak mówi e, pan generał Różański, który jest doradcą Szymona Hołowni, jeżeli chodzi o kwestię obronności, e, iście z bananowej republiki, tak bez żadnego offsetu, bez e, żadnej korzyści dla naszego przemysłu. Jakby pustych, nowoczesnych, ale pustych skorup. No, a remontowanie się nie przez za firmy bardzo, amerykańskie, a nie polskie. To dokładnie, dokładnie. Więc e, jest to e, dla Polski zakup de facto niekorzystny. Mhm. I teraz my, w, w mojej opinii, te dwie sprawy są powiązane. To jest trochę tak, że polski rząd liczy na to, że jak rzuci te miliardy przed amerykanów kupując te czołgi, to oni już po prostu się nie sprzeciwią Lex TVN. I mam nadzieję, że to nie jest scenariusz, który tutaj nastąpi. Na pewno, że to nie, reakcja, rozumiem, że to nie ma być wymiana, tak? Yy, no, my wam Lex na to, to wy nam czołgi. Może wyglądać, niestety. Mhm. Yy, natomiast mam nadzieję, że taka wymiana, no, nie nastąpi, że będziemy nie tylko na arenie polskiej, ale też Międzynarodowej, bronić demokratycznych wartości, bronić wolnych mediów, bo bez wolnych mediów nie ma demokracji. A przypomnijmy, że to nie jest pierwszy zamach PiSu e, na media, że to idzie dokładnie tak, jak robił to Viktor Orban e, na Węgrzech, czyli powolne jakby odbieranie koncesji, a w końcu zagłuszanie, tak, ta e, podatek od reklam i też odbieranie e, reklam e, pa, no, państwowych mhm. e, telewizjom prywatnym, czy tym, które się nie podobają Orbanowi. Pani poseł, y, ja nie lubię dzielić polityków na kobiety i mężczyzn, ja polityków dzielę na mądrych i mniej mądrych, y, ale kiedy słuchała pani kobiety, marszałek Sejmu, Elżbiety Witek, która pokrzykiwała na przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, że y, pobierają programy socjalne czy 500+, czy 300+, od rządu, którego y, nie popierają, no to co sobie pani pomyślała tak, tak naprawdę, bo to na, widać, że po prostu braki pierwsze... wiedzy y, po pierwsze na przykład y, od pani Margaret Thatcher, y, która zawsze mówiła, że rząd nie ma swoich pieniędzy, ma tylko pieniądze z podatników. Y, no ale w ogóle, jak, jak pani odebrała to, to wystąpienie marszałek Witek, która zawsze wydawała się osobą taką dość stonowaną, a widać, że ewidentnie no, puściły też, hamulce. To, mówiła tam też, że to jest Polska, a nie Unia. Tak. Tak. To było bardzo zaszczere, przepraszam. Mhm. I to obrazuje y, do, do czego doprowadzają nas. Z rządy PiS, czyli de facto do Poleksitu, no a, a z Unii biorą nie. Nie podoba się wyrok CUE, a jednak pieniądze chcemy. No to jak? To jest w tym logika, nie ma w tym żadnej logiki. To nie są pieniądze PiSu, to są pieniądze, te budżetowe pieniądze, to są nasze pieniądze, tak? to są pieniądze podatników. Programy socjalne, które zostały wprowadzone zaraz po tym jak PiS doszedł do władzy, owszem, spełniły swoją rolę i tutaj nie mam między nami niezgody w Polsce 2050, chociaż czasami lubi się wyciągać jakieś tam wypowiedzi, ale nie ma niezgody co do zasadności na przykład istnienia 500, ale to są nasze pieniądze. Po prostu to, czy one idą, nie wiem, w redystrybucję, to, czy one idą w pomoc przedsiębiorcom, to, czy one idą na polepszenie systemu ochrony zdrowia, a nie idą w tej chwili, czy na polepszenie edukacji, i tutaj też mamy głęboki przecież kryzys, albo do terenów górniczych na transformację energetyczną, to owszem, należy do decyzji rządu, który źle zarządza tymi pieniędzmi, ale to są cały czas nasze pieniądze. No co, co, co w ogóle marszałek Witek tutaj wygaduje? Tylko pytanie, czy te pieniądze będą, bo niektórzy już kreślą scenariusz, że coraz bardziej prawdopodobne jest to, że Komisja Europejska zawiesza mechanizm warunkowy. Za, za, tak, tak. Y, zawieszone i mamy w tej chwili y, do czynienia z y, tym, że dostaliśmy ostatnie ostrzeżenie. Y, myślę, że y, to y, te wypadki potoczą się bardzo szybko. Będziemy po pierwsze jakby będą nam wstrzymane wypłaty, a po drugie y, będziemy płacić ogromne kary, także y, rząd pis będzie musiał się po prostu ugiąć tutaj. No i te w na, Wymachiwania, wymachiwania szabelką, tak? Te aroganckie po prostu. Chyba, że przyjmie strategię po nas choćby potop. Pani redaktor, no to jest naprawdę 770 miliardów. Mhm. Tak? To, to jest ogromna kwota. No ja nie sądzę, żeby ryzykować dobro, chociaż może rzeczywiście. No Jarosława Kaczyńskiego na to stać, naprawdę. Mhm. Boję się, że niestety PiS no, pokaże tutaj wszystkim Polakom, że nie liczy się powrót do normalności po pandemii. Nie liczy się tutaj ochrona naszego bezpieczeństwa przed czwartą falą, liczą się tylko jakieś przepychanki, czy stosować wyroki CUA, czy nie stosować, podczas kiedy wiadomo, że oczywiście stosować. Pani poseł, była Pani wczoraj przed Ministerstwem Edukacji Narodowej? Nie, nie byłam przed Ministerstwem Dlaczego? Edukacji Narodowej. Dlatego, że byłam w, w swoim okręgu w mm -hmm. sobotę, e, gdzie odwiedzałam e, Łask, e, Kutno i Łęczyce. No tak, bo wczoraj w poniedziałek, dzień e, pracy poselskiej. Dobrze, a nie ma pani wrażenia, kiedy patrzyła, bo pewnie widziała pani jakieś relacje sprzed ministerstwa, że polskie po społeczeństwo gdzieś mm, zaspało? Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle jakiś ponury żart, tak, to co się dzieje w Ministerstwie Edukacji. I wotum dla ministra Czarnka, które będzie um, procedowane na tym Sejmie, e, jest tego oczywiście wyrazem. Ale obroni broni Zjednoczona no, Prawica Czarnka, to już wiadomo. To już porozumienie już mówiło, że będzie głosowało za, że broni swoich ministrów. To jest kwestia redaktor. lojalności no, no, koalicyjnej. No niestety to jest tak w starej polityce, także hmm. się broni swoich. Ale tutaj z tego co wiem, to w szeregach PiSu z jednej strony ci, którzy są, y, pracują w Ministerstwie Edukacji, mówią no będzie pół roku spokoju no bo wotum nieufności powoduje to, że przez pół roku nie można wnieść nowego wotum, ale też jest ogromne poruszenie z powodu postawy i w ogóle działalności pana ministra Czarnka również wśród młodzieży. Tak, w, jest w pisie w ogóle bardzo duża grupa, która jest przeciwna temu, żeby pan minister Czarnek sprawował swój urząd. Ja mam nadzieję, że też przekonają oni posłów do tego, żeby za tym wotum jednak głosować. Wyobrazi, wyobraża sobie pani, że Jarosław Kaczyński pozwoliłby sobie przed taką prze przerwą wakacyjną i tuż po powrocie Tuska na taką porażkę, jak odwołanie ministra? Nie sądzę, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, pani redaktor, widziałam różne rzeczy. Tak? To znaczy widziałam, jak na przykład Solidarna Polska y, sprowadza na y, salę sejmową ministra Glińskiego z jakąś informacją, dlatego, y, że były jakieś wewnętrzne przepychanki i koalicjant chciał pokazać swoją mhm. siłę. Widziałam, jak Gowin głosował za poprawką Funduszu Deweloperskim, y, tak żeby utrzeć nosa Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarosław Kaczyński nie decyduje już o zjednoczonej lewicy, yy, przepraszam, zjednoczonej prawicy, z <laughs> <laughs> On dawno już stracił stery. Teraz ma taką yy, sklejoną, powiedzmy śmieciową transakcyjną większość, gdzie po prostu każdemu każdemu yy, yy, kogo znowu przyjmuje na łono zjednoczonej prawicy, musi obiecać góry złota. No i niestety nas to. Szymon jest... Hołownia w ubiegłym tygodniu w rozmowie ze mną powiedział, że Przemysław w czarnek to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla naszych dzieci. Czy pani zdaniem rzeczywiście tak jest i czy to jest najbardziej niebezpieczny minister w tym rządzie? Ja myślę, że tak, dlatego że edukacja decyduje o przyszłości. I w momencie, kiedy y, nie chronimy naszych y, dzieci przed y, ministrem, który jest homofobem, który w jasny sposób y, m, mówi o tym, że będzie dyskryminował, w który w jasny sposób, y, m, którego doradca mówi. Który jest że, mizoginem przede wszystkim. Mizoginem, że, 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 y, że y, powinniśmy, homofobem, Tak, pielęgnować cnoty, nie wieście. No, no, ugruntowywać, jest, pani poseł, ugruntowywać. To bardzo ważne. Ja nie mam słów pani redaktor. No. Ja też nie znaczy, ale przede wszystkim. Ale, ponieważ i tak musimy takiej. stawiać już kropkę, to pozostawiamy po prostu naszych widzów z tą myślą. Niech sobie sami wyciągną e, wnioski. Hanna Gilpiątek, Polska 2050. Bardzo dziękuję, dziękuję pani bardzo. Posu, za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.